Lili Wilczyńska, witam Państwa bardzo gorąco w rozmowie tygodnia. Dzisiaj gościmy Filharmonii Kaszubskiej, a moim i Państwa gościem jest dyrektor właśnie Filharmonii Kaszubskiej, pani Jolanta Rożyńska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Pani dyrektor, Filharmonia, nowy obiekt właściwie Wejherowskiego Centrum Kultury, funkcjonuje od połowy maja zeszłego roku i do grudnia 2013 roku. Filharmonię odwiedziło ponad 72 tysiące osób. Czy można z tym mówić o sukcesie? Na pewno my jako zespół Wejherowskiego Centrum Kultury odbieramy to jako ogromny sukces. Wymagał on dużego nakładu pracy i przede wszystkim dużej intensywności działań, wcale nie tak licznego zespołu merytorycznego, ale sądzę, że też jest to sukces mieszkańców, poczucia, że ta inwestycja, ten obiekt i ich potrzeby zostały na pewno w dużej mierze zaspokojone i mają świadomość tego faktu, iż ten obiekt zbudowany na wiele dziesiątek lat będzie mógł im służyć w tych wielu aspektach, ponieważ należy na pewno tutaj dodać ten ważny element, iż my będąc Wejherowskie Centrum Kultury w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej jesteśmy instytucją samorządową, która zajmuje się zadaniami edukacji artystycznej, promocji kultury i propagowania dorobku także i twórczego, artystycznego, lokalnego. Co oznacza, że na wiele, wiele dziesiątek lat ta instytucja zbudowana tak rzetelnie i trwale ma szansę wspierać mieszkańców, region w tym zakresie ich życia i daje to dużą nadzieję. Oczywiście, że zawsze będzie można mówić o tym, czy będzie łatwo, czy trudno z punktu widzenia finansów, ale sądzę, że to jest tak nieodłączny element naszego życia, że trudno nawet taką tematykę podnosić. Wspomniała Pani o tym, że Filharmonia jest taką instytucją samorządową i to chyba rzadkość, że w takim pokaźnym budynku łączy się elementy, które trzeba spełniać statutowo, jeżeli chodzi o placówkę samorządową, jednocześnie z różnymi występami, czyli ofertą kulturalną dla szerokiego grona, prawda? Tak, na pewno w dzisiejszym porządku instytucji kultury w Polsce i także w Europie przede wszystkim instytucje bywają wyspecjalizowane. Są konkretnymi teatrami, są konkretnymi operami, są teatrami muzycznymi, gdzie pracuje zawodowy zespół, realizuje swój repertuar i ten repertuar prezentuje publiczności i oczywiście one funkcjonują na podstawie samorządowego czy państwowego dotowania. Nasza instytucja tym się różni także od tych, które powszechnie zdarzają się w regionach, czyli domów kultury, że ma połączenie w pewnej mierze i tej sfery artystycznej prezentacji dorobku w formule imprezaryjnej, czyli zapraszanej, ale także i produkcyjnej, ponieważ no jednak jesteśmy w stanie i możemy się też tym pochwalić, że w ubiegłym roku, w roku otwarcia obiektu, zrealizowaliśmy własne dzieło balet bajkę Królewna Śnieżka, ale w tym roku kolejne wydarzenie, jakim jest no, sztuka już dramatyczna, Wilk Stepowy, ale to jeszcze nie koniec. No właśnie, skoro już mówimy o tych wydarzeniach, które zostały zrealizowane w poprzednim roku, to może tak pokrótce przypomnijmy o takich najważniejszych też występach, wydarzeniach, które działy się tutaj, właśnie w Filharmonii Kaszubskiej. Na pewno najważniejsze, o których chciałabym wspomnieć, to te związane z funkcją filharmoniczną obiektu i z tą świadomością i odbiorem i naszym ogromnym sukcesem i radością. I to jeszcze raz podkreślam, zawdzięczamy także i projektantce konkretnie sfery akustycznej obiektu, czyli pani profesor Więckowskiej, która w tym dużym zespole projektanckim wykonywała to zadanie i naprawdę rzetelnie je przeprowadziła, a także w nadzorze wykonawczym później budowy i wyposażenia, co sprawia, że nasz obiekt właśnie w tym obszarze filharmonicznym naprawdę znakomicie akustycznie potrafi działać, co przenosi się też świetnie na te dwie następne funkcje, jaką jest koncertowość, ale także i funkcja teatralna. I chcąc mówić tutaj o najważniejszych wydarzeniach ubiegłego roku, to na pewno znakomitym odbiorem spotkała się oczywiście koncert otwarcia Orkiestry Filharmonii Dowcipu pana Malickiego, ale na pewno
równie mocne wrażenia i równie duże oczekiwania zbudowała Halka, którą w listopadzie prezentowaliśmy, czyli już formuła także i operowa. To niezmiernie zbudowało nas w takim przekonaniu, że i mieszkańcy chcą uczestniczyć w wydarzeniach o dużo wyższych wymaganiach odbiorczych, ale także nasze możliwości organizacyjne, także programowe, ale przede wszystkim techniczne na to pozwalają. Zaś w obszarze koncertów, no tutaj spotkaliśmy się z wieloma wykonawcami, a przede wszystkim z ich znakomitym podejściem i aplauzem dla tego obiektu i dla samorządu miasta Wejherowa, prezydenta, który zbudował ten obiekt i użyczył nam, Wejherowskiemu Centrum Kultury, do bieżącej działalności, to artyści Grzegorz Turnał, Ania Maria Jopek czy Aga Zarian, artyści, którzy no, byli zszokowani wchodząc do tego budynku, a w szczególności wchodząc na scenę i wykonując próbę przed swoim występem, że jest on tak rzetelnie wykonany i że funkcjonuje dobrze organizacyjnie. Wspomniany Grzegorz Turnał, pamiętam, gdy podczas wywiadu dla telewizji podkreślał, że właściwie zazdrości wręcz takiego obiektu i szkoda, mówił, że takiego obiektu nie ma u nich w Krakowie. Tak, wyraźnie to podkreślał. Ja nawet potem dopytywałam, z czego wynika takie stwierdzenie. No właśnie z tego, że większość instytucji jest przeznaczonych dziedzinowo, czyli albo są filharmoniami, więc są bardzo, bym powiedziała, nawet trochę w cudzysłowie użyję tego słowa, skrajnie akustycznie ustawione do filharmoniczności, albo są teatrami, które mają wiodącą funkcję dla emisji głosu i trudno w tym obszarze znaleźć taką salę, która by była zbudowana dla koncertowości. I dlatego pan Grzegorz Turnał tak niezmiernie podkreślał to połączenie funkcji teatralnej z koncertową tej sceny, którą mamy w Wejherowskim Centrum Kultury. Bardzo się z tego cieszymy. Gdybyśmy teraz mieli się zastanowić nad tym, jakie oferty kulturalne czekają na mieszkańców nie tylko Wejherowa, przecież i też powiatu wejherowskiego, ale i Trójmiasta, właśnie w roku 2014, czy można już teraz mówić o jakichś planowanych projektach? Na pewno można mówić o tym, że chcemy mieszkańców i region i zachęcić, i zadziwić repertuarem. Repertuarem, który planuje w formule takiej różnorodnej, aby w nim nie zabrakło właśnie tych propozycji muzyki klasycznej, aby w nim zafunkcjonowała poezja śpiewana, dobra piosenka aktorska czy dobry kabaret, ale także, żeby w nim nie zabrakło teatru i teatru lekkiego i przyjemnego, który ma nam pomóc przejść w życiu dobrze do następnego dnia, ale takiego, który również porusza współczesne problemy naszego życia i egzystencji, a jest dobrym wykonawstwem. Stąd też te propozycje repertuarowe na pewno będą zróżnicowane. W tej propozycji repertuarowej ważne jest podkreślić działanie kina, które nie tylko cieszy się dużą popularnością i jest w pewnej mierze jedną z ofert trójmiejskich, bo jednak kin mamy w Trójmieście sporo i także w naszej aglomeracji Małego Trójmiasta, w Rumi również. W naszym kinie jednak ta oferta trochę się różni tym, że kino premierowe nie jest może u nas realizowane we wszystkich tytułach, bo nie mamy takich możliwości, mając tak zwany jeden ekran cyfrowy, ale różni się tym, że trochę dobieramy te filmy z myślą o naszych mieszkańcach, o tym, co najbardziej mogłoby ich chcieć zainteresować, ale też dobieramy filmy w tym obszarze i dbałości o widza z niepełnosprawnościami w projekcie właśnie kinowym dofinansowywanym przez Instytut Sztuki Filmowej, który i projekty, które realizowaliśmy, o które wystąpiliśmy następne, o wsparcie Instytutu związane z osobami słabosłyszącymi, czy słabowidzącymi, czy niewidzącymi. I te projekty naprawdę cieszą się dużą popularnością, co mój kolega Sebastian Niewola, który zajmuje się programowaniem kina, naprawdę to jest jego sukces, ponieważ
ponieważ osiągnięcie liczebności widzów właśnie w projektach z autodeskrypcją w liczbie 150 osób to jest naprawdę bardzo duży region, który przyjeżdża do nas na te filmy. Świadczy o tym, że w tym obszarze naprawdę wykonujemy bardzo duże i potrzebne zadanie dla tego środowiska, ale także i projekty związane z teatrem, ze Szkołą dla Niesłyszących, z pantomimą, które są przed nami, z warsztatami i wzmacniającymi umiejętności animatorów, ale także i samych młodych aktorów w tej dziedzinie. Niedawno prezentowaliśmy spektakl warszawskiego, najlepszego polskiego teatru pantomimy, gdzie widzowie po prostu zauroczeni wyszli z tego spektaklu, uznając, że to prawie niemożliwe, żeby nie wypowiedzieć słowa, a tak wciągnąć widza, który prawie, no wręcz obawia się poruszyć w swoim siedzeniu, bo będzie to słyszalne. Także zdolność w ramach tego repertuaru styczności naszego widza z bardzo dobrym wykonawstwem w dziedzinie sztuk scenicznych, myślę, że będzie naprawdę z dużą przyjemnością będą mogli tutaj widzowie uczestniczyć. Jedną z form, którą też incydentalnie wprowadzamy, to są koncerty akustyczne właściwie wykonawców estradowych, którzy najczęściej tam są postrzegani. Jednak pojedyncze projekty tego typu wykonawców, gdzie właśnie w formule takiej akustycznej mogą wystąpić w sali o charakterze filharmonicznym, koncertowym, to będzie też nasza niespodzianka i tutaj nasze rozmowy z Budką Suflera to między innymi ta propozycja na najbliższy czas, gdzie myślę, że w trasie zamknięcia ich życia koncertowego jesteśmy jednym z ważnych miast na mapie Polski, ale także wśród propozycji projektowych to przede wszystkim projekty związane z edukacją artystyczną czy też z rozwojem twórczym. To projekt związany z wzornictwem, projekt, na który dostaliśmy dofinansowanie Ministerstwa Kultury, projekt o nazwie Nadbałtycki Szlak Designu. Bardzo ciekawy projekt, który jesienią rozpoczniemy. Projekt związany z naszą kulturą kaszubską, projekt z dofinansowania Polskiego Instytutu Muzyki. To jest projekt muzyczny związany z regionalizmem. Także sądzę, że wiele niespodzianek jeszcze widzów czeka w Wejherowskim Centrum Kultury w Filharmonii, ale także projekty związane z bieżącą działalnością pracowni artystycznych. Tutaj zwiększamy też to ofertę, którą realizowaliśmy w roku ubiegłym. Zatem na pewno wszyscy czekamy już na te niespodzianki i należy śledzić aktualności na stronie Filharmonii Kaszubskiej, na stronie Wejherowskiego Centrum Kultury. Na koniec jeszcze pani dyrektor chciałam zapytać o jeszcze jedną ważną rzecz, ponieważ mówiliśmy cały czas, podkreślamy tutaj, jak ważna jest ta wielofunkcyjność, ale również uważam, że to jest bardzo ważne, skierowanie tej szerokiej oferty do widza w różnym wieku. Od najmłodszych, bardzo młodych ludzi, po grupę starszą. I to właśnie jest też bardzo ciekawe, że Państwo połączyli te dwie oferty i nie tylko kulturalną, ale z tego, co się zorientowałam wcześniej, również edukacyjną, prawda? Tak, taką edukacyjną, twórczą, ponieważ chcemy zachęcić w jednym z projektów, który już niedługo rusza, osoby dorosłe, mające wolny czas, czyli czy skupione w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, czy po prostu będące z seniorami, tak może trochę kolekwialnie nazywanymi, ale osoby naprawdę, które jeszcze bardzo aktywnie chcą wykonywać różne działania artystyczne i twórcze, bo w końcu nadszedł ten czas, aby móc to robić. Do nich adresujemy projekt związany z Teatrem Lalki, zachęcając w tym projekcie do tworzenia mini teatru domowego, ale chcemy te osoby i nauczyć animacji teatralnej i animacji lalką, ale także i przejść przez proces szycia tych lalek, ich wykonawstwa i sądzę, że to będzie bardzo ciekawy projekt, w którym będą mogli czy to wujostwo, czy dziadkowie swoim malusińskim pokazywać swój własny mały teatr i tego się nauczyć i zetknąć z tą sferą sztuki, jakim jest teatr, czy od pacynki począwszy, albo może aż nawet dochodząc do marionetki.
To jest jeden z projektów, w którym myślę, że też wyłoni nam się grupa osób lubiących szyć. I być może ta grupa także powtórzy nam się w projekcie związanym z designem, bo on między innymi jedną z tych sfer też wzornictwa obejmuje. A kolejny projekt, który adresujemy znowuż do grupy rodziców i dzieci, czyli tych mniejszych dzieci, które wymagają jednak nawet i opieki tego rodzica, ale przede wszystkim tej przygody przeżytej razem z własnym rodzicem, zajęcia ceramiki, które chcemy realizować w porze sobotnich poranków, gdzie będzie można spróbować techniki wykonywania przedmiotów w ceramice. W tej ceramice będziemy też realizować bardzo ciekawy projekt letni, który będzie związany ze stworzeniem dość dużego gabarytowo konstrukcji przestrzennej, artystycznej, stworzonej z wielu części ceramicznych i wikliny. I myślę, że pewnego rodzaju obiekt przestrzenny w obszarze parku i miejskiego, śródmieścia powstanie w efekcie tego projektu. Stąd też przeróżne są to propozycje, ale także no przede wszystkim myślimy też o tych osobach, które może rzadziej mogą skorzystać z naszej propozycji, bo pracują, albo rzadziej mogą skorzystać, bo już nie są dziećmi i nie edukują się w sposób taki czynny. Na koniec może przypomnimy naszym widzom, jakie propozycje przygotowali Państwo na przełomie lutego i marca. W finale lutego chcielibyśmy Państwa zaprosić na spektakl teatralny Peszek kontra Peszek, czyli ojciec i syn w pojedynku kryminalnym. To 28 lutego, zaś 21 lutego zapraszamy na recital Hani Banaszak, 22 lutego w sobotę zapraszamy na spotkanie właśnie z muzyką klasyczną w wykonaniu Kameralnej Orkiestry Bydgoszczy. Tu muzyka Gershwina, bardzo zapraszam na ten koncert, a już marzec to zapowiedzi także i teatralne, w szczególności spektakl Spadkobiercy, czy spektakl Klimakterium, ale także właśnie bardzo, bardzo teatralne spotkania Ruchu Amatorskiego w drugiej połowie marca, czy zespołu Raz, Dwa, Trzy, bądź kabaretu Opania z Borowski. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszam gorąco do Filharmonii. Mam nadzieję, że wszyscy tam się spotkamy.